Pierwsza kwalifikacja Pucharu Polski za nami we Wrocławiu. Bardzo dobrze zawodnicy, no i pełne trybuny kibiców z tego miasta spragnionych jeździeckich emocji. Parkour podstawowy Grand Prix był bardzo trudny. Problemy sprawiały zwłaszcza linie z szeregami, obydwie jechane po łuku, szczególnie ta do potrójnego szeregu. Do rozgrywki zostały się tylko 4 pary. W samej rozgrywce fantastyczna rywalizacja. Popatrzmy, jak jechali najlepsi.
Zwycięzca pierwszej kwalifikacji Sławomir Szlachta. Parkour jechał mi się dobrze, aczkolwiek było parę takich momentów ciężkich, jak do szeregu potrójnego. Pojechałem tam na 8 full, bo mi bardzo ciężko, ale Kuba się wystarała, dała radę. Rozgrywka była ok, postawiłem na wszystko na jedną kartę, Kuba się spisała na medal. Kuba jeżdżę od niedawna, niecały rok. Właścicielem jest Witold Dubiel, a sponsorem moim jest Jazz Riding. Jeszcze przed Grand Prix odbyła się rywalizacja w kategorii młodych jeźdźców i juniorów. Konkurs wspólny wygrała juniorka, 14-latka z klubu Lehman Horse Sport, Dalia Lehman. No świetnie się spisała i w konkursie podstawowym i w rozgrywce. Drugie miejsce zajął też junior Adam Grzegorzewski, ale on postanowił, że rywalizować będzie w gronie młodych jeźdźców, a więc został liderem w tej kategorii wiekowej. A w sobotę Puchar Polski dla kategorii Open. Ten konkurs, pierwszą kwalifikację wygrała Magdalena Ziejkowska. To wszystko z Wrocławia. Zapraszamy na kolejne relacje i kolejne zawody Pucharu Polski. Już za tydzień spotkamy się w Sopocie. Relacje oczywiście na stronie Pucharu Polski. Potem jeszcze w listopadzie w Jaszkowie. A dalsze emocje związane z Halowym Pucharem Polski już w przyszłym roku. Od lutego w Dąbrówce, w Kaliszu, w Michałowicach i wielki finał w Dąbrówce Małej.